Witam Państwa na kanale YouTube Jan Marczyński Wejherowo. Jesteśmy na placu Wejhera w Wejherowie 30 stycznia 2023 roku i mam Państwu do przekazania bardzo dobrą wiadomość, mianowicie na ratuszu w Wejherowie zniknęła flaga krainy U. Czyli tutaj powraca pomalutku, powolutku względna normalność. I to jest na pewno dobra informacja. Niepokojąca informacja jest, i to Państwu tutaj najpierw pokażę ten ratusz pięknie oświetlony. No nie za bardzo to tak wygląda, bo jest nieco ciemniej. Niestety niepokojący jest fakt, że i przejdziemy się, już Państwu powiem, tutaj współtowarzysz, który chce być inkognito, ale tutaj Państwu pokażę, proszę bardzo, co tu się dzieje. Przy tym ratuszu już. Siedziba Nieprawa i Niesprawiedliwości. Niestety tutaj ta flaga krainy U nadal powiewa. No, tak jak w tym polskim Knesecie niestety taka flaga powiewa. No to jest wielka nieprawidłowość. Ja myślę, że jeszcze troszkę czasu upłynie, żeby to zmienić. A póki co zadzwonimy, proszę Państwa, bo gdyż dawno już tu nas nie było i spróbujemy się dostać. Dzień dobry, kanał YouTube Jan Marczyński, tutaj też współtowarzysz, też chcielibyśmy się dostać, zadać kilka pytań. Dobrze, dobrze, ale proszę ten, bo biuro jest czynne, my też szybko załatwimy sprawę. Dobrze, ja wiem, że pan ma, ale proszę otworzyć. No proszę otworzyć, tak? No jest otwarte. Aha, jest, dobrze, dobrze, już wchodzimy, dobrze, dobrze. Światełko zapalimy tutaj, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A co to światełko tak się, no widzicie Państwo, oszczędności wielkie, gdyż kryzys, no niestety, taki klimat, takie czasy, przepraszam, że tak ciemności, ale najważniejsze jest, aby wyjść z tych ciemności i zawsze dążyć do światła, gdyż to światło jest bardzo wszystkim nam potrzebne. Ja tu Państwu pokażę, takie gadżety tutaj są, też proszę, gdyż to jest siedziba. Dzień dobry Panu. Nazbierało się troszkę tych pytań i chcieliśmy zadać, bo oczywiście na posła nie ma co liczyć. No ale nie, no ludzie chcą wiedzieć. Ja pana nie będę nagrywać. Ja na siebie mam. Poseł może się zgodzić. Ja się nie zgadzam, panie Marczyński. Ja pana niektóre filmy widziałem, panie. Daj pan spokój. Ale wie pan co? Chciałbym takie uniwersalne pytanie zadać. Są, naprawdę. Niech mi pan wierzy. Proszę pana, najpierw ja będę mówił. Nawet dzień dobry pan nie powiedział. Ja mówię dzień dobry. Nie, a nawet pochwalony nasz pan zbawiciel nie, nawet to powiem. Pan też nie powiedział. Proszę pana, tak jak ci tutaj przyszli w pewnej sprawie, spokojnie, a pan tu show robi, panie. Nie. Niech pan nie nagrywa. Nie, nie, ja. No ja pana ja, wyproszę. Ja z siebie niech nagrywam. Pan nie nagrywa. A ludzie mają prawo wiedzieć, jakie ja tu chcę pytanie zadać, bo jest to pytanie uniwersalne, mianowicie. O, tak, do sedna. No. Numer jeden. Tak. Że polityka tego rządu, tak. A nie wiem, czy kolejny rząd tam z tym PO i tak dalej, czy byłby mądrzejszy, tego nie wiem. To już od razu mówię, czy byłby mądrzejszy, to nie wiem. Ale ta polityka takiego wychodzenia przed szereg, takiego nachalnego, że tak powiem, nachalnego wręcz, takiego prowokacyjnego stosunku do Rosji, tak, stwarza wielkie, realne zagrożenie. To znaczy ja, jak to widzę, wiele osób to widzi tak, że my się zachowujemy, jak my byśmy byli nie wiadomo jakim mocarstwem i możemy sobie z tą Rosją tak poigrywać, straszyć ich, niepokoić i czyhać, tylko liczyć na tą krainę U, że oni tak razem z nami sobie tak będą walczyć, tak? Bo koalicja jest słaba. To jest taka koalicja ta międzynarodowa, mianowicie ona polega na tym, żeby owszem, na razie jeszcze, żeby ta kraina U nie upadła, ale też żeby nie zwyciężyła. No tak to wygląda. Ale my to mamy taką politykę, że my już zwyciężamy.
A Putin ma niestety coraz większe argumenty i proszę to posłom przekazać, że to was bardzo niepokoi. Putin ma coraz większe argumenty, żeby nam coś brzydkiego zrobić. Mało tego, tutaj zawsze tutaj współtowarzysz, jeżeli mogę się tak wyrazić, bo chcę być też inkognito, zada pytanie zaraz. Ja nie będę tam nagrywać spokojnie zaraz, bo ja tylko swoje pytanie tu nagram. Odnośnie tej ustawy, jak ona się nazywa? Prawo komunikacji elektronicznej. Prawo komunikacji elektronicznej, czy jeszcze inna ustawa jest, która na przykład zwalnia wszystkich polityków ze służby wojskowej, na przykład z obronności kraju, zwalnia my z obronności kraju wszystkich polityków, radnych też ustawa nawet. O obronie ojczyzny. Obronie ojczyzny, tak, no. Już została przegłosowana. No tak. No i to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego taka jest polityka. A ja powiem panu coś więcej, dlaczego taka polityka jest moim zdaniem. Afera podkarpacka pewnie się tutaj kłania. No tak sądzę, tak sądzę. Takie wnioski, tak? Afera podkarpacka. No tam są, tam mają jakieś przypuszczalnie dowody na znanych polityków. Przypuszczalnie to wie pan. Niech pan mówi teraz. Czy według pana nie ma? Ale konkretnie nie. Ale chciałbym pańskie zdanie usłyszeć. Niech pan mówi, afera podkarpacka. O kogo chodzi? O co chodzi? No pa, ja się domyślał, że pan dokładnie wie. Nie, ale czy pana to niepokoi? Jako mieszkańca Wejherowa? Nie. Jest pan całkowicie spokojny. Tak jest. A polityka względem Rosji, takie oczywiście wychodzenie ponad szereg też niepokoi? Jakie wychodzenie, proszę pana, jest wojna, a pan tutaj zadaje. Czyli ja sobie wymyślam, tak? No oczywiście. Czyli pan czuje się bez... A co by pan zrobił? Pan czuje się... A jak się ma zachować? Ja wie pan, co ja bym zrobił? No. Ja bym był za koalicją. Za koalicją. A pan za był koalicją. Wojsku? Pan był w wojsku? Nie, nie byłem, ale za koalicją. Pan. No pan był w wojsku, ale niech pan mnie tutaj pan tu w tym momencie... Mnie chce uczyć. Ale a ja 2 lata byłem. A, no był pan w wojsku, no to dobrze. Czyli pan jest w pełni spokojny i ta polityka odpowiada. Nie, i to nie w takim zwykłym wojsku, no. No ja rozumiem, że nie w takim zwykłym, tylko w minionym systemie. No to jest widać. Widać. No jak nie? No w PRL-u, no a jak? No to co? No była zasadnicza szkoła. No była zasadnicza służba wojskowa, ale no była. Konkretnie niech pan mówi, bo ja mam czas tutaj. Czyli pan jest spokojny, jeżeli chodzi o uprawianie takiej polityki, bo ja bym był za, jeżeli już to za koalicją taką konkretną, a niestety takiej koalicji nie ma. Nie ma, to jest na zasadzie takie, a żeby oni jeszcze nie padli, ale też żeby nie zwyciężyli. No Ukraina, tak? Która została najpierw sama tam prowokowała też Rosję i później no 24 lutego została zaatakowana nieco bardziej, ale wcześniej też prowokowała. Odessa 2014 rok się kłania, tak? No prowokowali Ukraińcy i zastosowali niestety metody, które były stosowane na Polakach. No takie są fakty. No oczywiście, że 2014 to już ten konflikt się trwa i trwa, a to tylko takie symboliczne jest. Do czego? No czyli pan jest w pełni spokojny, tak bez jakichkolwiek... I wierzę temu rządowi. I wierzę pan... Błaszczakowi. Tak, proszę pana. No, Jarosławowi, no ma pan który... prawo. No, no, widzi. Ma pan prawo. No czyli nic, nie niepokoi nic, to pana, że oni panu nie, mogę powiedzieć, nie będą na przykład poddani pod takie przepisy, które my będziemy poddani, że często niejednokrotnie mają już tam no sobie pokupowane różne nieruchomości, Szwajcaria bezpieczne. Kto? No, różni wysocej rangą ale politycy, no, tak? No mów pan nazwiska. No podają, no to trzeba się no, troszkę co, doczytać, tak? Podać podają, pan, jeżeli ktoś chce. Proszę państwa, jeżeli chcecie do źródła dojść, to naprawdę w internecie są te informacje. Wszystko w internecie, proszę czyli, pana, wszystko. Czyli pana to nie niepokoi. Nawet w internecie, że 2 plus wie pan 2 co? Jest 5. Ja nie przyszedłem tutaj, żeby się z panem kłócić, tylko żeby usłyszeć pańskie zdanie, tak, żeby przyszłe pokolenia wiedziały, że był taki Marczyński, tak, kanał YouTube, który takie tematy właśnie tutaj w siedzibie PiS w Wejherowie poruszał, tak, i żeby o tym ludzie wiedzieli. Tak. I wtedy ja oczywiście poddaję się pod jaką ocenę, krytykę. Proszę bardzo. Wiem, że będę pozytywnie oceniony, że te działania będą pozytywnie ocenione, ale jeszcze wiele czasu może upłynąć. Ja jestem o tym głęboko przekonany. Ale dziękuję panu za
te wyjaśnienia. No bardzo jest mi przykro, że no żadnego posła tutaj nie można spotkać. Jest bardzo przykro. O, jeszcze na samym końcu... Posłowie są zapracowani. Tak, przemęczeni. Jeszcze taki jeden temat. Z taką sprawą przychodził do posła, proszę pana. To jest numer jeden, proszę pana. Ale proszę mi wierzyć. Kluczowa sprawa. Pan jest jeszcze taki najgorszy. A, no dziękuję bardzo. Przyszła osoba w sprawie kratki wentylacyjnej, że poseł ma pogodzić ją ze spółdzielnią mieszkaniową. Mój Boże. No, ale wie pan co, jeszcze jeden czyli temat pozwoli pan... Najgorszy. No dziękuję bardzo. Jeszcze taki jeden temat, wie pan co? Chodzi o brak możliwości współpracy między ZUS-em na przykład, a ZOZ-em w Wejherowie na przykład. Nie ma takiej możliwości współpracy, gdyż nie ma takiej ustawy. Chodzi o to, że ja jako opiekun osoby niepełnosprawnej, która liczy sobie 89 wiosen, załatwiam teraz tam kolejne papiery i na przykład ja muszę, tak jak dawniej to było, po wszystkich urzędach ganiać papiery dosłownie, a nie może to być załatwione mailowo, gdyż uzyskałem informację w ZUS-ie, że nie ma takiej ustawy. Oni nie mają prawa ZUS wystąpić do ZOZ-u, żeby na przykład mailowo im przesłać dokumentację. Bardzo dobrze. A czy pana to nie niepokoi? Przyniesie pan tu wniosek, ja to złożę posłowi, że tak, o nie ma takiej ustawy. Proszę przynieść. Dobrze, bo wie pan co, to jest też, wie pan, bo my możemy się różnić, ale jak pan zauważył, pierwsze pytanie jest ponadpartyjne i to drugie pytanie też jest ponadpartyjne, prawda? Zgodzi się pan ze mną? Tak, dzisiaj nic. Jest to ponadpartyjne. A niektórzy prawda? Mówią bezpartyjne. Bezpartyjne. No dobrze. To czy wszystkie pytania tutaj zaraz mi współtowarzysz też zada. A my, proszę państwa, będziemy się żegnać. Dziękuję za miłą rozmowę. Życzę dużo spokoju. Że pan złoży ten... Tak, złożę oczywiście. Dziękuję za tą propozycję. Oczywiście złożę, bo to jest ponadpartyjne. Ja myślę, że fakt tutaj tej prowokacji na mojej osobie w połowie 2022 roku, gdy zostałem tutaj no, pomówiony, bezczelnie zatrzymany, a nawet mi telefon milicjant Bartłomiej Pipka wyrwał, no ale ja się nie znałem na prawie, nie złożyłem do sądu w sprawie cywilnoprawnej, no ale 2 lata walczyłem o sprawiedliwość jako opiekun osoby niepełnosprawnej. To we mnie nie sam, nie, wie pan, to co tu się odstawiło, to jest żenujące i to każdy to stwierdzi. Ja jestem świadkiem w takim sprawie. No pan jest świadkiem, tak. No, tylko że ja się nie znałem, wie nie pan. A co ten pana współtowarzysz, ten Adam? Adam, znany działacz Solidarności, jest na YouTubie. No, jak on mnie tam atakował, wyzywał, ale przez to, że on w tym rewirze milicjanta Bartłomieja Pipki mieszka, no to jemu nic nie zrobili, wiadomo, nie? No, a nawet mi tutaj ksiądz proboszcz Fary też powiedział, przecież takich spraw jest dużo, ale my to pamiętamy, ale nie chcę tutaj tworzyć jakiejś wrogiej polityki, bo te 2 pytania, które zadałem, są ponad to, co teraz tutaj poruszam. Dziękuję państwu za uwagę, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.